Rozmowa dnia. Minęła godzina 8:30 przy mikrofonie Michał Jędryka, a w naszym studiu profesor Radosław Sajna, medioznawca i politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Odwołany został, właściwie to już chyba pewne, bo tak podają wszystkie media i tak podawał przewodniczący Rady Mediów Narodowych, odwołany został prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Sam Jacek Kurski przed swoim odwołaniem pisał list do prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdzając, że jego osoba nie powinna być przeszkodą do wygrania wyborów prezydenckich, do kampanii wyborczej, ale jednocześnie napisał tak: Telewizja Polska jest nadawcą innym niż 4 lata temu, dynamicznym, nowoczesnym, chętniej oglądanym. Jest chyba rzeczą niewątpliwą, że Jacek Kurski wykonał coś, co jest zaskakujące, czyli skręt bardzo dużym, bardzo ostry skręt, bardzo dużym okrętem bez zachwiania stabilności. Zgadza się pan z taką tezą? Rzeczywiście dzisiaj telewizja publiczna jest nowocześniejsza niż była kilka lat temu i tutaj duża rola rzeczywiście prezesa telewizji, który tym wszystkim koordynuje. Pod względem technologicznym dzisiaj Telewizja Polska jest w awangardzie, prawda, na polskim rynku telewizyjnym. Dlatego jeśli chodzi o tę dynamikę przekazu, o tę nowoczesność od strony technologicznej, no to z pewnością mamy do czynienia z pewnym sukcesem prezesa. I z tego można go rozliczać w pozytywny sposób. Również jeśli mówi o chętniej oglądanym, to też chyba to potwierdza się chociażby w ostatnich sondażach, gdzie Telewizja Polska zyskuje widzów, TVN ich traci. Tak, rzeczywiście. Pod tym względem był pewien taki spadek w pewnym okresie, ale potem się rzeczywiście te słupki odbiły i telewizja publiczna dzisiaj ma dobre wyniki oglądalności. A jeśli porównamy z innymi krajami, w których przecież a w większości krajów europejskich, zdecydowanej większości krajów europejskich funkcjonuje telewizja publiczna, to polska telewizja publiczna jest wśród tych najchętniej oglądanych rzeczywiście. Ale tym, co budzi najwięcej emocji, jest nie oglądalność, nie technologia w Telewizji Polskiej, tylko narracja wiadomości, która została przyjęta po nastaniu Jacka Kurskiego. Czy sądzi pan, że ta narracja zostanie po zmianie prezesa zachowana? Być może w sposób bardziej subtelny, może nie tak wyrazisty. Nie wiem jeszcze, kto będzie następnym prezesem, ale tutaj pan prezes Kurski był rzeczywiście zwolennikiem bardzo radykalnej takiej opcji tego przekazu propagandowego, wręcz takiego klasycznego modelu propagandy, jeszcze bym powiedział podręcznikowego wręcz. Często powtarzane pewne tezy, prawda? No, Polacy widzą, jaki jest to przekaz. I abstrahuję od tego, czy ten przekaz wspiera dobre zmiany, czy nie, bo to zależy od spojrzenia politycznego, ale sama forma rzeczywiście była ostra. Czy teraz telewizja publiczna będzie łagodniejsza w swoim przekazie? Nie wiem. Ale tutaj musimy też powiązać kwestię tej propagandy ze skutecznością także działań politycznych, bo osłabienie przekazu może też osłabić poparcie dla władz, które oczekują silnego wsparcia ze strony mediów publicznych, bo mamy w Polsce rzeczywiście taką, bym powiedział, już tradycję od 1989 roku, że kto przejmuje władzę, ma też, na co pozwalają procedury prawne po prostu, ma też pod kontrolą media publiczne i żadna partia, żadna koalicja, która wcześniej rządziła w Polsce, nie ma prawa mówić, że kiedyś było inaczej. Może forma była nieco subtelniejsza, ale przekaz zawsze był wspierający władzę. Może bardziej zamaskowane, mniej ewidentne, ale wspierające władzę. Natomiast, panie profesorze, czy ta narracja, o której mówiliśmy, ten sposób przekazu, jak pan to podsumował, który Polacy widzą, czy jest pana zdaniem skuteczny czy przeciwskuteczny? Bo tutaj są różne opinie i po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej. Myślę, że mamy tak do czynienia teraz z tak silną polaryzacją właśnie przekazu, zwłaszcza telewizyjnego, bo mówimy teraz właśnie o telewizji głównie publicznej, że w kontrze do propagandy antyrządowej, jaką mamy w konkurencyjnej stacji TVN, to przekaz
Wiadomości TVP jest, bym powiedział, adekwatny do tego przekazu antyrządowego TVN, czyli jakby lustrzane odbicie, jeśli chodzi o formę, natomiast treść jest absolutnie odwrotna, ta narracja jest absolutnie różna i to się jakby ładnie składa, natomiast czy jest skuteczne właśnie w tym sensie, że ludzie, myślę, że społeczeństwo się podzieliło na tych, którzy chętnie przyjmują narrację TVN-u i narrację TVP. I w tym sensie ten przekaz obydwu stacji cementuje elektoraty. I czy może je zwiększyć, tego nie wiem, ale myślę, że ta skuteczność oddziaływania w tym sensie, w tym kontekście, o którym mówię, jest wysoka. A co zyskuje prezydent na odwołaniu Jacka Kurskiego? Co chciał osiągnąć, pana zdaniem? Prezydent był w takiej sytuacji dość trudnej, bo miał podpisać rzeczywiście tę rekompensatę dla mediów publicznych w wysokiej dość kwocie, a wiadomo, że telewizja publiczna wspiera prezydenta, więc to tak jakby zapłacił na swoją kampanię, prawda? Jakby zapłacił też na wsparcie samego siebie. Dlatego z tego, co wiemy, prawda, że w jakichś rozmowach kularowych zażądał, żeby jednak obniżyć to ciśnienie wobec telewizji polskiej, żeby jednak nie było to tak ewidentne, że wspiera samego siebie. Dlatego no, ten efekt zwolnienia, czy planowanego zwolnienia redaktora Kurskiego jako prezesa telewizji jest jakby związany z tym też no, charakterem kampanii, z tym momentem kampanii. Ani żeby nie było wrażenia, że jest to jakieś tutaj jakaś współpraca pomiędzy prezydentem a prezesem telewizji, prawda? Że jest to sprawa szersza, a nie tylko wsparcie samego siebie w kampanii. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, komentując ten ruch prezydenta i zwolnienie Jacka Kurskiego, mówi, że jest to ruch bardzo ryzykowny. Przypomina irlandzkie przysłowie, że nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę. Czy myśli pan, że to utrudni prezydentowi zwycięstwo w wyborach? Myślę, że nie, ale ten moment, że akurat teraz w czasie kampanii była ta rekompensata do podpisania, wymagało pewnego działania jakby łagodzącego sprawę. Osłonowego jakby. Tak, tak, tak. I dlatego to było, myślę, przemyślane, ale nie osłabi to, myślę, kampanii prezydenta. Czy nie sądzi pan, że w drugiej turze może być ułatwione zyskanie poparcia Konfederacji, którą telewizja Jacka Kurskiego bardzo źle traktowała i zyskała też nienawiść z drugiej strony? To zależy, czy Konfederacja będzie patrzeć z perspektywy własnych interesów partyjnych i na złość telewizji będzie nawoływać do niepopierania prezydenta, tylko kontrkandydata, czy będzie myślała kategoriami swojej własnej ideologii i interesów państwa, bo w rozumieniu Konfederacji jednak i ich ideologii bliżej im zdecydowanie do prezydenta Dudy niż prawdopodobnej kontrkandydatki. Ryszard Terlecki powiedział coś takiego. W sporze o finansowanie mediów publicznych moralnym zwycięzcą jest Jacek Kurski. Postąpił honorowo, a telewizję polską zostawia w formie o niebo lepszej niż ją zastał. Najlepszą recenzją jego sukcesów były ataki wrogów dobrej zmiany, a odwołała go korespondencyjna Rada Mediów. Jak można by skomentować na koniec takie podsumowanie Ryszarda Terleckiego? No, rzeczywiście prezes Kurski postąpił honorowo, prawda? Pokazał, że dla niego ważniejsza jest wyższa sprawa niż własny stołek, ale jednak ten przekaz silny propagandowy pozostanie w jego CV, prawda? Jako coś, co może nawet przejdzie do historii polskich mediów po 1989 roku. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za rozmowę. Naszym rozmówcą i komentatorem był pan profesor Radosław Sajna, medioznawca i politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.